Przyjechały osoby po przeszczepach, aktorzy, piosenkarze, sportowcy i dziennikarze, także drużyna TVP Info brała udział w biegu po nowe życie, a to impreza na rzecz edukacji w zakresie transplantacji oraz świadomego oddawania narządów do przeszczepów. Przemysław Adamski na miejscu. Przemku, czy wszyscy uczestnicy dobiegli już do mety? Wszyscy uczestnicy dobiegli do mety. Jeśli chcieliby Państwo wiedzieć, jak wypadliśmy jako drużyna TVP Info w tym biegu, to powiem, że walczyliśmy dzielnie do końca. Niestety nie zdobyliśmy miejsca na podium, ale nie o to tutaj chodziło, bo sportowa rywalizacja to nie wszystko. To przede wszystkim krzewienie wiedzy na temat transplantologii. Teraz przedstawiam Państwu dzielne mamy i ich dzielne dzieci. Dzieci po przeszczepach wątroby. Okazy zdrowia. Dzieci trzykrotnie biegły, bo dzieci biegły na trasie. Nie maszerowały. No maszerowały, takim szybkim truchtem, tak? No ale wyprzedzały wszystkich. Wyprzedzały wszystkich, zdobyły medale, dały sobie świetnie radę. Ja się zasapałam, bo próbowałam ich nadzorować, żeby się nie zgubili po drodze, dlatego że ich wszystko interesowało, plac zabaw, szyszki, więc ja się zasapałam, a oni byli pełni sił, naprawdę. I dzielne mamy, mówię dlatego, że mamy także były dawcami. Pani oddała swojemu synowi fragment wątroby. Tak. Karol miał 9 miesięcy, kiedy miał przeszczep, był konieczny i na szczęście mogłam być dawcą fragmentu wątroby. No i od tego Karol jest już 6,5 roku po przeszczepie, jest wszystko okej. To ja zapytam, Karol, jaką dyscyplinę sportową najbardziej lubisz? Bieganie. A z kijkami też? Nie. No, preferencje są różne. Karol nie lubi biegać z kijkami. Jest z nami także Marysia, 1,5 roku po przeszczepie? Tak. Marysia ma 14 lat. Jak twoje samopoczucie? No, bardzo dobrze. Mama Marysi też zadowolona. A, przepraszam, mama Piotrka. Mamy Marysi nie ma z nami. Ale mama Piotrka także synowi oddała fragment wątroby. Nie zastanawiała się pani, jak sądzę, ani sekundy. To właściwie nie jest decyzja, którą trzeba w ogóle przemyśleć. To się po prostu robi. Tak, to się po prostu robi. Kocha się dziecko, wydaje się jej na świat i to się po prostu robi. Nie ma tutaj właściwie sekundy na zastanowienie. Jaki pani zdaniem jest największy w tej chwili problem, jeśli chodzi o te mity na temat przeszczepów, na temat transplantologii? Tak naprawdę jest bardzo wiele mitów. Jeden z nich to właśnie o tym, jak dawca czuje się po oddaniu fragmentu narządu. Widać po mamach, po tacie Aleksandra, który oddał mu fragment wątroby, że to tak naprawdę nie wpływa na dalsze życie. I to są przeszczepy rodzinne, tak? Jeżeli chodzi o przeszczepy od dawców, nadal bardzo mało tych organów jest do tego, żeby ratować komuś życie, a one tak naprawdę na ziemi już nie są potrzebne. One pomagają innym ludziom, jeszcze dają im wiele, wiele lat. Nasze dzieci dostały całe swoje życie tak naprawdę od maleńkiego, tak? Dostały prezent i mnóstwo ludzi czeka na ten prezent. Życie odmieniane przez różne przypadki i szansa, jaką daje transplantologia, jaką dają przeszczepy, także rodzinne. Co warto przypomnieć, jeszcze 13 lat temu były one niemożliwe w naszym kraju. Trzeba było zebrać pieniądze i wyjechać za granicę. Teraz możliwości są, pozostaje tylko oczywiście świadomość i edukacja. No i temu właśnie poświęcony był bieg po nowe życie, bieg z kijkami tym razem, w którym brało udział kilkadziesiąt osób i nasi mali bohaterowie po przeszczepach wątroby, których Państwu przedstawiliśmy dzisiaj w Wiśle. A przedstawiał Przemek Adamski. Przemku, bardzo Ci dziękuję. Kończymy już ten